SMS-y są bardzo czymś bardzo takim osobistym. W ogóle telefon jest czymś bardzo osobistym, często ważniejszym od portfela czy torebki. I w naszej ankiecie wiele osób przyznało się do romansowania przez telefon. Dla 40% odpowiedź była pozytywna. 20% z ankietowanych przyznało się do zdrady, natomiast kolejne 19% znalazło przez SMS-y partnera. Także są to nie tylko SMS-y jakieś typu wolne rozmówki, ale też bardzo poważne flirtowanie czy romansowanie. W kwestii tego, o czym piszemy, dla 40% osób był to seks, jednak większość, ponad połowa, twierdzi, że pisze o rzeczach ważnych, natomiast tylko 11% przyznaje się do pisania o różnych bardzo, no nie wiem, powiedzmy, nazwijmy to głupotkach, tak? Oczywiście zależy, wiąże się to też z wiekiem. Wiadomo, że młodsi ludzie wolą wykorzystywać SMS-y do takich wolnych rozmów. Korzystamy z SMS-ów trochę rzadziej, to przenosi się na rzecz wszelkich komunikatorów internetowych typu WhatsApp czy Viber, natomiast ogólnie liczba SMS-ów wysyłanych w Polsce rośnie z uwagi na SMS-y wysyłane maszynowo, to chodzi mi o SMS-y reklamowe czy SMS-y z powiadomieniami.